Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To on jest wrogiem Europy, mówił o George'u Soroszu przemawiający w Parlamencie Europejskim w Brukseli Viktor Orban. Spór pomiędzy Węgrami a znanym finansistą nazywanym spekulantem finansowym trwa od wielu, wielu miesięcy. Premier Węgier publicznie wyznał, że jego kraj nie jest tak silny jak Sorosz, co nie oznacza, że złoży broń. Ostatnio rozpoczęły się na Węgrzech konsultacje narodowe w sprawie planu Sorosza. Plakaty na ulicach, ale i listy, które, jak zapowiedział szef kancelarii premiera Węgier, dotrzeć mają do każdej miejscowości. W treści ujawniony został 7-punktowy plan, do którego ponoć przyznał się jego pomysłodawca i imiennik. W nim przede wszystkim przedstawił założenie sprowadzenia do Europy co najmniej 1 000 000 imigrantów rocznie i otworzenia dla nich granic, skłonienia decydentów Unii Europejskiej do obowiązkowej ich relokacji ze szczególnym uwzględnieniem naszego środkowoeuropejskiego regionu oraz wypłaty 29 tysięcy euro dla każdego imigranta w każdym państwie członkowskim. Plan przewiduje surowe karanie opierających się krajów, a co najważniejsze, język i kultura europejska mają zejść na plan dalszy. Każdy Węgier będzie miał okazję opowiedzieć się w otrzymanym kwestionariuszu za lub przeciw takim rozwiązaniom. Viktor Orban odwołuje się więc do narodu, gdyż jak stwierdził, cytuję, brukselscy urzędnicy jedzą Soroszowi z ręki, koniec cytatu, od dawna plan ten realizując. Sam Sorosz z brukselskimi kontaktami się nie kryje. 4 miesiące temu był w Brukseli z wykładem podczas brukselskiego forum ekonomicznego. Na samym początku wystąpienia Sorosz przypomniał swoją przyjaźń z nieżyjącym już Tommaso Padoa Schioppa, który uważany jest za ojca waluty euro. Był on również członkiem grupy Bilderberg. A tak na marginesie, towarzyszką życia przyjaciela Sorosza była Barbara Spinelli, córka komunisty Altiero Spinellego, współtwórcy manifestu z Ventotene, w którym postulował likwidację państw narodowych. Pani Barbara Spinelli obecnie jest europosłanką z ramienia grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordyckiej Zielonej Lewicy, czyli komunistów w Parlamencie Europejskim. Wychodząc poza krąg najbliższych znajomych Sorosza, przypomnieć wypada ujawnioną rok temu listę 226 europosłów, na których może on liczyć w Parlamencie Europejskim. Sam Sorosz, któremu zarzuca się działanie na rzecz destrukcji państw narodowych w Unii Europejskiej i zachęcanie do wpuszczania milionów imigrantów, twierdzi, że naszej bohaterskiej organizacji z zewnątrz zagraża Putin, a od wewnątrz Kaczyński i Orban. Ten ostatni uważa, że obywateli Węgier nie można traktować jak idiotów, czyli uznać, że kryzys, z którym mamy do czynienia, dzieje się przez przypadek. To już kolejna odsłona walki z Soroszem na Węgrzech. Wcześniej ujawniono, że poprzez swoje organizacje pozarządowe, a także, jak określił to brytyjski europoseł, cytuję, propagandową machinę Sorosza zakamuflowaną jako uniwersytet, koniec cytatu, instrumentalnie działa on na rzecz destrukcji tegoż państwa. Dlatego na ulicach Budapesztu pojawiły się plakaty z uśmiechniętą twarzą finansisty podpisane „Nie pozwólmy, aby Sorosz śmiał się ostatni”. Reakcja drugiej strony była mocna. Od pohukiwań Komisji Europejskiej przez debatę w Parlamencie Europejskim w sprawie Węgier, aż do zarzutów o antysemityzm. George Soros jest bowiem urodzonym przed wojną w Budapeszcie węgierskim Żydem, który wyemigrował do USA i dorobił się fortuny. Podczas konfliktu z Węgrami zarzut antysemityzmu podtrzymał ambasador Izraela w Budapeszcie, ale zdyscyplinował go i co więcej, osobiście po stronie Orbana stanął premier Izraela Benjamin Netanyahu. Na jego osobiste żądanie izraelski MSZ nakazał wycofać oświadczenie ambasadora o antysemityzmie oraz zamieścił własne, krytykujące amerykańskiego miliardera. Napisano w nim, że George Soros, cytuję, nieustannie podważał demokratycznie wybrane rządy Izraela, finansując organizacje, które znieważają państwo żydowskie i starają się zaprzeczyć jego prawu do samoobrony, koniec cytatu. Niebawem premier Netanyahu spotkał się z premierem Orbanem, co odczytane zostało jako dyplomatyczne wsparcie. Premier Netanyahu spotkał się także z premierem Polski, Czech i Słowacji, czyli Grupy Wyszehradzkiej.
to państwa, które nie akceptują polityki migracyjnej Brukseli. Nie tylko one zresztą. Problemy mają Austria, Dania, Szwecja, Hiszpania i inne. Tam jednak z polityką migracyjną bardziej kojarzy się kanclerz Angela Merkel, a nie George Soros. Czy zatem Węgry, odkrywając tak zwany plan Sorosa przed własnymi obywatelami, nie doprowadzą do zdemaskowania go w całej Unii Europejskiej? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.